Toto! Ale wcześniej zryte jej suchutko w polu, a tam jeszcze było to jak pieron. Że testujemy głębosza. Własnej konstrukcji. To dość do 65-70 można. Teraz ryje na cały. Tu nie ma co dziwić. Nie, przy lesie to tu zawsze było mokro. My jedziemy trochę belek powozić i tak doloło dzisiaj jeszcze rano to. I ziemia też ubito, ile lot, ho ho ho. Mamy zapięte, o, widły, Ferguson w akcji. Idzie dar do góry. A, za ciężko mo. Jak ryje po samą ramę, to się nie ma co dziwić. Tu gdzie suszy, to jest lepiej. Ale mu pizdę daje, kurwa, ja mu tak nie daję, on daje. Ale miodu mu daje, nie ma.
Jeszcze z góry na dół pewnie. Na naszej ziemię to tyle wystarczy, że tam jest do 70. Jak na dół nie może uciągnąć taką spyra, co dopiero. Jeszcze faza testów, to się nie ma co dziwić, nie? Do góry nie pójdzie, nie ma. No, stoi. Po ramę wpierdolą i mu uciągnąć, no. Zejdziemy z tego Fergusona. Zobaczymy co tam od Piermandala. Może będzie lepiej widać, bo do słonka to tak chuj nie widać. A na dwa do takiego traktora wystarczy. Z napędem. Bez napędu to nie wiem ile by trzeba było, 20-30, żeby uciągnął. Widać, panie, patrz jakie ma kiela. Panie, nic do kolejnego odcinka.
Pozdrawiam, na razie, cześć. No i będzie katował dalej, no bo co? Dobrze mu to idzie. Jeszcze tam na dole zaboksuje, wpareje. I będzie.